Czuje się pani autorytetem językowym? Nie, absolutnie nie. Czuję się dziewczyną, która bardzo interesuje się językiem polskim i chce tą pasją swoją zarazić innych ludzi. Pytam o ten autorytet, bo nie zawsze tak było, ponieważ pierwszą jedynkę w szkole dostała pani z dyktanta. Jak to się stało? Jak to było w ogóle możliwe? Było to możliwe, ponieważ ortografia nigdy nie była moją najmocniejszą stroną. Nie wierzę. No niestety, zawsze się męczyłam pisząc dyktanda. Uważałam, że one są naszpikowane słowami, których na co dzień nie używamy, dlatego bardzo łatwo o błąd. I niestety w 4. klasie szkoły podstawowej, mając 10 lat, otrzymałam pierwszą jedynkę z takiego dyktanda. Dużo było tych czerwonych podkreśleń? Tego już nie pamiętam, to już wyparłam z pamięci. Pamiętam tylko tę ocenę. Pamiętam, jak płakałam po tym, jak wróciłam do domu i w drodze do domu chyba też. Ale pocieszył panią tato. Tak, zgadza się. Co powiedział? Powiedział oczywiście, że uczeń bez jedynki to jak żołnierz bez karabinu. To jest taka popularne przysłowie, tak. Bardzo sztandarowa wypowiedź. No i dodał też, że w życiu nie widział takiej reakcji człowieka na złą ocenę. I to był taki sygnał, że chyba powinnam wyluzować, bo normalny człowiek tak tego nie przeżywa. Ale teraz po latach jest pani absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, polonistką, przekazuje pani wiedzę polonistyczną. Ale poloniści kojarzą się z takimi bardzo nudnymi belframi, jak to pisał kiedyś Gałczyński w wierszu, badaczami owadzich nogów. Pani polszczyzna jest bardzo ładna. Dziękuję. Podkreślam to słowo ładna. Proszę powiedzieć, czy mowa może być sexy? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Niemal na co dzień tego doświadczam, kiedy właśnie ludzie zwracają uwagę na to, że mówię dość wyraźnie, że się nie zacinam i widzę ten zachwyt w ich oczach. Więc moim zdaniem język, mowa jest bardzo sexy. A czy mowa może podkreślać, a nawet poprawiać urodę? Dopełniać, tak, podkreślać. Może jak najbardziej. Ponieważ oczywiście, kiedy kogoś widzimy po raz pierwszy, zwracamy uwagę na wygląd. Ale czasami czar pryska, kiedy dana osoba się odezwie. Nie wiem, czy pan kiedyś tego doświadczył. Ja doświadczyłam. Raczej inne osoby, kiedy mnie widzą i słyszą. Bez przesady, to już czuję, że pan przesadza. Ale zdarza się tak. Więc jeśli mamy osobę bardzo atrakcyjną wizualnie, która do tego pięknie posługuje się językiem polskim, to jest to taka całość, która musi zrobić wrażenie. Pani bardzo pięknie potrafi mówić i pisać nawet o strasznie brzydkich słowach, o wulgaryzmach. Byłem pod ogromnym wrażeniem rozdziału pani książki dotyczącego właśnie tych brzydkich słów. Nawet kląć trzeba umieć? Oczywiście, że tak. Kiedy używamy wulgaryzmów tylko po to, żeby powiedzieć cokolwiek, bo nic innego nam nie przychodzi do głowy, to wtedy wulgaryzmy przestają mieć swoją funkcję, pełnić swoją funkcję. Dlatego trzeba uważać, trzeba używać ich roztropnie, trzeba wiedzieć, kiedy okrasić swoją wypowiedź wulgaryzmem, tak żeby to miało sens i żeby nie uraziło odbiorcy. No właśnie, ja tu znajduję w pani książce takie przykłady, na przykład słowo na H oznaczające męskie przyrodzenie albo na K oznaczające damy lekkich obyczajów. Należy dbać o ortografię i interpunkcję, poprawną interpunkcję nawet w takich przypadkach? Oczywiście, że tak. Zawsze trzeba dbać o poprawną interpunkcję i ortografię, nawet jeżeli używamy słów niecenzuralnych, które na salonach nie powinny występować, ale mimo wszystko uważam, że zawsze powinniśmy dbać o to, jak mówimy, jak piszemy, co mówimy i tutaj nie ma znaczenia to, czy są to wyrazy piękne, czy są to wyrazy troszkę brzydsze, czy potoczne na przykład. Czyli słowo na H przez CH, koniecznie. Tak, chociaż rzeczywiście utrwalił się taki skrót pewien, którego chyba nie wolno przytaczać, bo to niegodne, przez samo H. I to trochę skomplikowało sprawę, ale w słownikach mamy tylko zapis przez CH. Więc jeżeli chcemy być tacy wzorcowi podczas przeklinania, to jednak powinniśmy używać zapisu przez CH. Pani tutaj w książce podaje taką bardzo ciekawą i przydatną formułę, jak należy zapamiętać pisownie tego właśnie wyrazu. Ja jej nie będę przytaczał. Odsyłam po prostu do pani książki. Natomiast nawiążę do pani pochodzenia, bo pani pochodzi z Lubelszczyzny, prawda? Tak.
Jak piszemy Lubelszczyzna? Małą literą? Wielką literą? A może dużą literą? Dużą literą? A może z dużej litery? Bo jeden taki mały wyraz, a tak wiele problemów. Mhm. Zapisujemy wielką literą bądź dużą literą, ponieważ jest to nazwa regionu całego. Nie mówimy zaś z dużej litery, ponieważ jest to rusycyzm. Unikamy wszelkich takich makaronizmów, tak? Nie da się uniknąć, ale akurat w tym przypadku mamy polski odpowiednik, który jest krótszy, więc nie ma uzasadnienia dlatego, żeby używać z dużej litery. Natomiast jest szereg takich rusycyzmów, które pojawiły się dawno w polszczyźnie, już tak się utrwaliły w naszych głowach, że trudno z nimi walczyć. Na przykład póki co zamiast na razie. Pokaż to. Bardzo to jest popularne, tak. Pod rząd zamiast z rzędu. To są błędy. Jeżeli ktoś chce się posługiwać wzorcową, staranną polszczyzną, powinien tych rusycyzmów unikać, ale to nie jest tak, że włosy jeżą mi się na głowie, gdy słyszę tego typu rusycyzmy.